Mocny punkt programu, czyli audycja o zespołach, które grają jeszcze mocniej niż Julia Wieniawa. Cześć, jestem jedynym znawcą muzyki i w ten weekend wybrałem się na muzyczne przedstawienie nad bajoro zwane Polskim Morzem. No i już jestem we Gdyni. Tylko tak jakoś wcześnie. Kilka takich luźnych godzin mam jeszcze. To można robić w Gdyni, jak się kilka godzin wolnego czasu ma. No, postawiłem na klasykę, czyli standardowa wizyta w kawiarni kociej. A, bo się pewnie koty za mną stęskniły, dawno nie byłem. A co teraz? No i gdzie ja mogłem pójść? No do fryzjera, oczywiście, że do fryzjera. Na koncercie takich artystów nie wypada wyglądać jak zwykły obwieś. No i teraz przynajmniej wyglądam jak obwieś, ale niezwykły. No to teraz login w kotelu. No, to chyba tu. Blues Club. Malina. Tak, nocuję dzisiaj na pięterku w klubie bluesowym. Gdzie mam nocować, jak w sumie to ja samego bluesa słucham przecież. A w hotelu była jeszcze okazja zobaczyć meczycho Polski z Austrią, więc mocno podbudowany walką naszej reprezentacji ruszam na koncert. Pan artysta to meczycho oglądał dzisiaj? Nie oglądałem, bo nie chciałem się zepsuć humoru. Nie oglądałeś? Na serio? Meczów nie oglądasz? Lepiej, ja mam rozjebać ten telewizor, piszę. No, zaczynamy z tak zwanej rury grubej. Będą ładne piosenki. Ładnie pan będzie dzisiaj śpiewał. Wspaniałe piosenki. No z pewnością znacie Nagły Atak Spawacza i proszę mi tu nie mówić, że ich teksty są słabe. No raczej mocne. Pogodne. Życiowe. Zespół tą trasą świętuje swoje 30-lecie. Ja pierdzielę, grają już 30 lat. A najgorsze jest to, że ja pamiętam jak zaczynali. Łomatulu, na 30-lecie to okazja pikna. Tak pikna, że aż sami sobie zaśpiewali 100 lat. No taka uroczystość, no to nie dziwnego, że tłumy na nią przyjechały z całej Polski. A pan to jest chyba pojebany, nie? Skąd pan przyjechał na ten koncert? Z dupy. Z nadmorza. Całkiem niedaleko. No, Świnoujście. Ile pan miał? Tu zaraz. Ile pociąg tu jedzie? Jakieś tam 6. 6 godzin, żeby na taki koncert przyjechać? Ma ten zrobić porządny harmider, rawan i kurwa, niech nauczycielki się was wstydzą. A jubilatów tego dnia było więcej. I przy okazji od razu zagadka, bardzo trudna, ile lat w tym roku obchodzi grupa Tasak? Podpowiedź, jest to liczba pomiędzy 9 a 11. Czyli jak zaczynaliście, to mieliście 8 lat. 8. Mi wychodzi z wyliczeń. Tak, dla 7,5. Nie, no ile mieliście? Ja na 14 miałem. 14? Czy jak ja miałem 14, to nie wiedziałem w ogóle, co to jest piwo. Obaj jubilaci zaśpiewali nawet wspólny utwór. Ale to było na koniec. Wcześniej o dziwo śpiewali swoje piosenki. Ale zrobili taki urodzinowy rozpierdol, że aż im się bas rozpierdolił i przez pół utworu nie było go słychać. Nie ma basu, nie? Nie słychać. Pół kawałku wyłączonej. To nie byle jakiego utworu, bo to była pieśń pochwalna o wybitnym polskim aktorze. Bogusławie Lindzie. Chciałem się zapytać, jako wierny fan braci Mroczków, kiedy o nich nagracie tu? Kurwa, żeś zajebał. A to jeden utwór to mało, mi się wydaje, że cała płyta mi się przydała. Teraz nie, no Mroczki, chuj, ja pierdolę, ale to jest głupi, stary. Jesteście gotowi! A tak w ogóle to Mroczki przed oczami, to nie jeden zapewne miał podczas występu zespołu Tester Gear. No Mroczki ze zmęczenia, bo chłopaki tak dopierdolili, że chyba nawet Francja w środę nam tak nie dopierdoli. I żeby nie było, że to zwykłe napierdzielanie, to ja na przykład z tego napierdzielania sporo się nauczyłem. Ja na przykład dowiedziałem się, że jestem fujarą. Co się nie dziara, ten fujara. I chujem. Ja żadnej dziary nie mam. Czekam na odpowiedni moment. Na razie mam za małą powierzchnię do tatuowania. Muszę jeszcze trochę podjeść. Wtedy pomyślimy.
No i to tyle, jeśli chodzi o te występy. Można się było spokojnie ewakuować. Wypierdalam na Hawaje! Ale niestety ostatni samolot na Hawaje odleciał godzinę wcześniej. I trzeba było pomyśleć o zajęciach zastępczych. O matulu, jest 7:15 rano w sobotę. Ze 2 godziny temu to jeszcze taki mini afterek trwał. Ojej. Ale poprawiłem sobie statystyki tej nocy, bo dotychczas, ja sobie zapisuję, że dotychczas o literaturze rozmawiałem z przedstawicielami 125 zawodów. Ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się rozmawiać o książkach z żadnym testerem gier. A tu proszę bardzo, jaka niespodzianka. Panie Dave, pozdrawiam. Następnym razem musimy wziąć te swoje harlekiny i się powymieniać. Trochę szkoda, że reszta zespołu nie mogła się przyłączyć do tych naszych debat, ale niestety w trybie pilnym musieli wracać na Śląsk. Ja, Stafar i Adi wracamy na Śląsk. No zaraz po koncercie musieli wracać, bo sprawa naprawdę była pilna. Adi kupił 5 lat temu bilety na Dawida Podsiadło i to jest koncert. Zespół nie może zostać na afterze, przynajmniej część zespołu, bo musi spierdzielać na koncert Dawida Podsiadło. Ja żąbek, tak. Nawet byli przedstawiciele zespołów, które tam nie grały. To na przykład chciałem pozdrowić pana Andrzeja z kapeli o nazwie Doktor Hakenbusz. O. A Andrzej to dopiero jak pięknie potrafi o literaturze rozmawiać. Godzinami można słuchać. Tak pięknie, że aż mnie rano od tego bolała głowa. No teraz już chcę lecieć na pociąg. No bo taki bilet kupiłem. Na taki poranny pociąg. Kurde, o 7:38. Chętnie bym pojechał późniejszym, ale już nie ma biletu. Ojej, mama mia. Ach, wspaniale się czuję po tej podróży, ale już jestem we Warszawie. Co teraz robić? Albo iść do domu i odespać, albo pojechać na jeszcze jeden koncert. Mam mniej więcej 10 minut na zastanowienie się. Kurde. Nie wiem, co ja robię ze swoim życiem, ale już jestem w Łodzi. I mam nadzieję, że dzisiaj nie popłynę tak jak wczoraj. O, na razie pójdę podziwiać hotel. Ulala, ulala. I już ruszam na koncert zweryfikować bardzo ważną rzecz. Dzisiaj sprawdzę, czy to prawda, to co mówią w telewizji, że Łódź żyje death metalem. Bo na festiwal muzyki death metalowej właśnie zmierzam. Łódź Death Fest. No i już na miejscu Vultura. Czy to był zwykły festiwal? Sądzę, że wątpię. A wszystko zaczęło się od wielkich dewiacji. Tak, to był wielki koncert katowickiego zespołu o nazwie Deviation, czy tam Deviation. Jesteśmy Deviation, śmiewaliśmy z Katowic. Takie dewiacje to ja lubię. Jak najwięcej takich dewiacji na polskich festiwalach poproszę. Spokojna, przyjemna muzyka w sam raz, do bujania na przykład. A zabujać, i to bardzo konkretnie, to można było się na przykład w kapeli następnej. I Refuse z Iłży. Dobry wieczór. Dla każdego coś miłego. Było szybko. Było bardzo szybko. I duży plus dla kapeli, że nie boi się śpiewać po polsku. Teraz utwór z naszego terenu Iłży. Wąs i Żyk, jak sami zapowiedzieli. Wąs i Żyk. I to utwór o ich okolicach. A na koniec była nawet sama świnka Pepa. Tak, piosenka o śwince Pepie. Jak ja to lubię, jak polska młodzież śpiewa piosenki po polsku. Ja w ogóle lubię, jak młodzież śpiewa, a trzeba przyznać, że młodzież do śpiewania to się teraz garnie jak nigdy. A dowód na to mieliśmy podczas występu zespołu lokalnego z Łodzi Arcane Dust. Tak, formacja tego dnia zaprezentowała świat. A teraz mała niespodzianka. Twoją sekcję młodzieżową. Zapraszam na scenę moją córkę. Proszę, śpiewa dla was usta. Chyba na udział w Eurowizji Junior jest już nieco za późno. Ale kto powiedział, że tu nie ma szans na Eurowizję główną? No nie wierzę, że jurorzy uznaliby taki śpiew za nijaki.
a ostatnio same jakieś takie nijakie wysyłamy. No ja bym zagłosował bardzo na tak. No już mamy niedzielę po festiwalu. Pora na jakieś śniadanko. Najlepszy bar mleczny w całej Łodzi. Niecałe 24 godziny jestem w Łodzi, a w tym miejscu byłem już 3 razy. Przed koncertem, po koncercie i... na śniadanie. No i tak z pełnym brzuchem to dopiero mogę się z Państwem pożegnać. A to okrągły weekend był. Nie dość, że bardziej okrągły zrobię się po tych kepsach, to przecież same rocznice były. 10. Tasaka, 30. nagłego ataku spawacza i okrągła, bo 8. edycja festiwalu Łódź The Fest. No 8. to 2 kółka przecież. No już, żem dotrzłapał się na dworzec, zaraz stąd kulturalnie spierdalam. Dziękuję za uwagę. Ahoj! Feliz Navidad!